Nie zapomnijcie odwiedzić mojego drugiego kanału, łączonego fanpage'a oraz bloga na Tumblrze. Linki w opisie. Witajcie! Dzisiaj przygotowałem dla Was krótką prezentację polybagu promocyjnego zestawu z serii LEGO Ninjago. Set numer 30547 Dragon Hunter, łowca smoków. Dość nietypowo dla zestawu w woreczkach, część klocków została zapakowana luzem, a część drobnych elementów znalazła się w dodatkowej zgrzewanej torebce. Zestawik kupiłem wyłącznie dla części, znajdziemy tutaj bowiem sporo ciekawych i przydatnych elementów, jak zaokrąglone płytki 1x1 z uchwytem, 4 sztuki, dalej wciąż dość nowa rzecz, na którą zwrócili swego czasu uwagę wszyscy budowniczowie hobbyści, dwie płytki 1x2 zaokrąglone z obu stron i z pustymi studami. Bardzo ciekawy klocek gwarantujący szereg nowych możliwości, cieszę się z niego ogromnie, bowiem bardzo chciałem mieć ten element. Z ciekawszych rzeczy jeszcze takie oto ostrza wprowadzone w Nexonites, dwa srebrne i jedno przezroczysto niebieskie. No i warto też wspomnieć o białym pojedynczym bumerangu, który pierwszy raz pojawił się w zestawach Super Heroes jako broń, a jakże kapitana bumeranga. Oprócz tego mamy tu garść zawsze przydatnych mikselowych stawów kulkowych, trochę skosów, płytek, no jako zastrzyk części ten miniset sprawdza się moim zdaniem dobrze. Po budowie zostaje tyle zapasowych części. A oto gotowy model. Niewielki smok i ścigającego łowca. Ludzik prezentuje się interesująco, ma ten fajny kapelusz wprowadzony w ninjagowej serii filmowej, biała twarz z czerwonymi oczami i zasłoniętymi chustą ustami nadawałaby się na gębę jakiegoś stereotypowego nieumarłego z jakiegoś dowolnego świata fantasy. Z kolei nadruki na torsie z łańcuchami, kolcami i płytami pancerza przywodzą na myśl jakiegoś wojownika ze świata post-apo, także w przeciwieństwie do wielu innych minifigów ninjago ten akurat jest dość uniwersalny, co dla mnie zawsze jest plusem. Jako wyposażenie gubiciel groszków, w zestawie znajdziemy dodatkowe dwa pomarańczowe groszki do gubienia. Sam smoczek też prezentuje się oryginalnie, jest to bezskrzydły, biały stwór, szeroki rozstaw przednich łap, podobnie go trochę do smoczego jakby bulldoga. Wszystkie kończyny ma ruchome, może też pomerdać ogonem i wyginać głowę na wszystkie strony. Ta ostatnia zresztą jest ciekawie zbudowana, bumerang na czole wygląda przekonująco jako taka ozdoba. Smok raczej długo nie zagrzeje u mnie miejsca, bo jak wspomniałem kupiłem zestawik dla części, ale muszę przyznać, że to jeden z ładnie się prezentujących polybagowych konstrukcji Ninjago. Polecam ten zestawik fanom serii z kolorowymi ninja, jak i też tym po prostu lubiącym budować, bo za niewielką cenę dostaje się tutaj przyzwoitą garść przydatnych klocków i ciekawego ludzika. To by było na tyle w tym temacie. Do następnego razu, usłyszymy się wkrótce. Cześć!